koziołek, ósma. Wstawać, bo się pan do biura spóźni. Ósma? Już ósma? Tak, tak. O, pan Bońca już gra. Znaczy ósma jak na zegarku. Pani Michałowo! Co się stało? Znów lewą nogą z łóżka wstałem. No odcisk! Gorzej, na nieszczęście. Ty z tymi przesądami. Inteligenta w takie głupstwa wierzy. Już ja się na tym znam. Ojej, 13. Dobry dzionek się zapowiada. I 13, i piątek, i lewa noga. Teraz to już jest komplet, a wszystko dlatego, że 13. Po mojemu pszpana to w żadnego 13 wierzyć nie trzeba. Tylko w pierwszego, jak pensję płacą. Śniadanie dawać? Dawać, dawać, już mi teraz wszystko jedno. Oj. Napije się pan gorącego mlicka, a to humorek zaraz się poprawi. Tak, poprawi się. Co to za mleko? No jakie ma być? Prosto od krowy. A krowa prosto od czego? Nie, to mydło, nie mleko. Mydło. Czepia się pan nie wiadomo czego. Wiadomo, wiadomo, 13. Proszę. A, kochany sąsiad, dzień dobry. Niedobry, straszny, panie Bończy. No. 13 i lewa noga, i lustro się stłukło. Ale dałby pan spokój. Może właśnie będziemy mieć dobry dzień. Dziś ciągnienie loterii. Może jakaś dobra wygrana padnie na nasz numer? Przy moim pechu padnie, ale na mojego kołnierzyka. Niech pan nie wierzy w pechy. Możemy wygrać. A wtedy ja już nie będę musiał grać w knajpie. A pan? A ja rzucę tę moją wstrętną posadę i nie będą już wszyscy na mnie krzyczeli jak dotychczas. Ale co tam? Prędzej pan wygra na skrzypcach niż ze mną na loterii. No idę do biura. Tak, tak. Może się pan spóźnić. 13. Choćbym przyszedł najwcześniej, to i tak się spóźnię. Do widzenia. Serwus, chłopak! Dzień dobry, panie koziołek. Jak idzie nauka? Wyczo! Już gramy pierwsza klasa. Pan Bończa zrobi z was ludzi. Będziecie fajną orkiestrą. No, serwus. Do widzenia, do widzenia. Dzieciunia, zejdź z drogi. Przecież do biura nie mogę pójść po dachach. Kiś! Moje uszanowanie. Podziwiam pańską punktualność. Punktualność, z jaką codziennie spóźnia się pan do biura. Dzisiaj znów o pół godziny. Pan dyrektor już się stęsknił za panem. Zamelduje się pan w dyrekcji. Natychmiast! To jest. Dobrze. Gdzie ta klapa się podziała? Ameryka! Ameryka jest mi potrzebna. Wielka reklama. T
Tempo, tempo, rozmach, pomysły. A pan co? Pan jesteś śpiącym królewiczem, panie szefem reklamy. Kiedy właśnie, panie dyrektorze, ja mam amerykański pomysł. Wypuścimy na ulicę 12 osłów z napisem tylko my nie kupujemy w domu towarowym Burlickiego. To jest rozmach. 12 osłów. 13. Proszę uprzejmie, 13 osłów. 13 osłów. A pan będziesz tym 13 osłem. Proszę. Aha. I to ma być reklama amerykańska. 13 osłów ma podnieść mój dom towarowy, kiedy ja jeden nie mogę. A może wy, panie dyrektorze, zrobić tak? Jak? Wielki napis. Wszystkie wróble ćwierkają o tym, że nasze ceny... Oszalał pan? Osły, wróble, tu jest dom towarowy, a nie menażeria. No idź pan już, działa się pan na nerwy. Ach, pan Koziołek, pan do dyrektora? Tak. A to wiszuje pan. Właśnie mu jeszcze tylko koziołka brakuje, do menażerki. Pan dyrektor w złym humorze? Lewą nogą wstał dzisiaj. Ja też. Ładny los. Ach, żeby tak wygrać na loterii i gwizdnąć na tę posadę. Trzeba odpukać, żeby nie zapeszyć. Proszę. Bo tu widzi pan, nikt nic nie robi, tylko krzyczy na mnie. Panie Koziołek to, panie Koziołek tamto. Koziołek. Ofiarny Koziołek. A jakbym miał szczęście, o jej odpukać. No proszę. No tak, ale na loterii tak łatwo się nie wygrywa. Kto wie, może tak się zdarzyć. No to tam, proszę wyjść. No panie, no przecież pan miał iść do dyrektora. A właśnie, właśnie. A... Aby tylko nie... Chodź pan! Co pan? Balet urządza? Tańczy pan? Nie. Tak. Co znaczy tak? Panie Koziołek. Panie Koziołek. Ja już mam pana wyżej uszami. Pana tracę majątek na prośki uspokajające. Służę panu dyrektorowi. Co pan się tak krzywi? Mleko. No widzę, że mleko. Pójdź pan. Panie Koziołek, znowu pan się dzisiaj spóźnił. Właśnie... A wczoraj wylał pan herbatę na księgę kasową. Nie. Co znaczy nie? Nie herbata, atrament. Cicho! W ogóle niech pan nie mówi, jak ja mówię. Pan jeszcze jest za młody. Pan ma mleko pod nosem. Tylko nie mleko, panie dyrektorze. Oj. Co to? Co to za kpiny? To nie moja wina. To krowa mi zaszkodziła. Ja pana wyrzucę. Weź pan tę rękę z lampy. Zluczy mi pan ją. Lampa kosztuje 100 zł. I wyjdź pan stąd. Już. Pamiętaj pan. Jeszcze jedno spóźnienie. Jeszcze jedna skarga. Koniec z panem. Tak jest, panie dyrektor. Panie Koziołek, kalamarze puste. Panie Koziołek, a dlaczego jest wojna w Chinach? To ja wygrać. Zawsze ktoś obcy wygrywa. I co za dziwny numer, że też na taki numer mogło paść 1 000 000 zł. Rzeczywiście. Oryginalny numer, popatrz. 0, 0, 0, 0, 12. To ja! Mój numer! Mój milion! Gdzie to? Gdzie? Co? Pan wygrał! Koziołek! Koziołek wygrał! Milion! Tyle pieniędzy! 0, 0, 0, 0, 2.
Oście. Może koniec Winszuję z całego serca. Jak to dobrze, że to pan wygrał, a nie kto inny. Pan taki miły. Taki kochany. Zdolny, pracowity. Mój przyjaciel. Dziękuję, dziękuję. Cicho! Tak, teraz jestem miły, zacny, kochany. Wojna w Chinach. Kałamarze puste. Koziołek tu, koziołek tam. Ale teraz koziołek pokaże rogi. Pardon. Co to? Zwariował pan? Ta lampa kosztuje 100 zł, prawda? Potrąci mi pan z pensji. Precz! Precz! Wyrzucam pana z posady. Pan mnie wyrzuca? Ja się sam wyrzucę. Widzenia! Precz! O, jeszcze drobnostka. 3 złocisze zostały. I kwita. Precz! 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 Uwaga, chłopie! Życie! Ale stop! Nie tak! Nie tak! Mówiłem wam tyle razy, to Wilhelm Tell! Z życiem trzeba to rozwinić! Wyobraźcie sobie, chłopcy, że gracie nie w pokoju u mnie, tylko gdzie... Tak, nie ma się czego śmiać. Ja nie zawsze grywałem w knajpie. Miałem ja piękne, cudowne czasy. Nie wiem, profesor dygował w teatrze. W Mirażu, prawda? Tak, i wygryźli mnie źli ludzie. Ale to nic, zobaczycie. Jeszcze razem zagram kiedyś w prawdziwym, wielkim teatrze. Tylko głowa do góry i pracować, chłopcy, zaczynamy. Uwaga, równo z życiem. Ojcze, mistrzu kochany, wygraliśmy 1 000 000, nasz numer! Pokaż! Pokaż, sprawdzimy! Proszę. Gdzie? Tu. Gdzie on jest? Teraz sprawdzić. Tu. Rzeczywiście, ten sam! Koziołek! Chłopcy, 6 000 000! Dzień dobry, dobry dzionek! Hurra! Chłopcy, na cześć pana profesora i pana koziołka, tuż! Już! A teraz po force, panowie! Orkiestra! Zadną! Już! Force! Force! Już, już! Zbierać się! Idziemy, idziemy, profesorze! Nie ma 1 000 000. W gazecie był błąd. Trudno. Trzeba będzie wieczorem znowu pójść do knajpki, wziąć skrzypce do rąk. Dajże pan pokój. Czy to sens przez cały dzień tak się martwić? Patrz pan, my mamy numer 12, a wygrał 13. O jeden numer? Właśnie,
Gdyby różnica była chociaż o 50, nie byłoby tak żal. A tu jedna, jedyna, jedynka. I co ja teraz robię? Do biura wrócić nie mogę. Może pan, może pan. Pójdzie pan do dyrektora, przeprosi. Będzie dobrze. Zobaczy pan, że będzie dobrze. Piwa się pan napije? Panie muzykant, grać trzeba. Występ, nie? No idę, już idę. Zobaczy pan, dobrze będzie. Zobaczy pan. Dziękuję wam, goście mili, żeście tak tłumnie do nas przybyli. Panie kapelmistrzu, proszę numerek 6. Jak już pycha ktoś posiada, to przeważnie pycha ma. Taka to już jest zasada, a przykładem jestem ja. Mam dwie nogi, każda lewa, którą wstanę zawsze źle. W prawym oku zes, w lewym oku zes, to wystarczy chyba, nie? Jeżeli pana, proszę pana, gnębi pech, odpukaj pan, bo to pomaga, to nie blada, to nie śmiech. Proszę. Dlaczego pan dyrektor nie krzyczy na mnie? Nie będę krzyczał. Wziąłem proszek. Nie będę krzyczał. Rozumie pan? Czego pan tu jeszcze chce? Panie dyrektorze, ja nie wygrałem. To 13. Gazeta się pomyliła. Niech mnie pan dyrektor przyjmie z powrotem. Wynoś się pan! Przecież jesteśmy od wczoraj. Kwita. Panie dyrektorze, ja już więcej nie będę. Przyrzekam, że już nigdy, nigdy więcej nie wygram na loterii. Proszę natychmiast wyjść. Pan dyrektor Burlicki, tak? Tak jest. Proszę. Profesor Buńcikiewicz jestem. Proszę. Tak wygląda profesor Buńcikiewicz w kapeluszu z firmy Burlicki. Kupiłem go wczoraj. Raz był na deszczu i proszę, tak wygląda. To jakieś nieporozumienie. Nasze kapelusze są bardzo dobre. Ty, chce pan przez to powiedzieć, że moja głowa niedobra. Więc to może moja głowa spuchła od deszczu. Ależ naprawdę to nie moja wina. Nie pańska wina? W tej firmie nikt nie jest winien. Jeden zwala na drugiego. Więc na kogoś ja mam krzyczeć za moje 17 zł i 50 groszy? Kto tu jest winien, pytam? Pan nie jesteś winien. Pan nie jesteś kierownikiem działu kapeluszy. To skandal, jak pan załatwia klientów. Ależ panie... Milczeć! Pan profesor ma zupełną słuszność. Nasz klient, nasz pan. Wymawiam panu posadę. Panie dyrektorze, przecież ja nie jestem... Cicho! Opuści pan natychmiast posadę. No, niech mu pan daruje. Ostatecznie ten kapelusik można nosić jeszcze. Nawet... Wcale ładny kapelusz. Nie, ja już nie mam pretensji. Nawet nie zdaje się do twarzy w tym kapeluszu, prawda? No więc niech pan tylko jego nie wyrzuca. Bardzo proszę, moje szanowni, do widzenia. Niechże pan jeszcze trochę popłacze. Po co? To mi i tak nie pomoże. Pomoże, pomoże. Płacz pan. Przecież... Płacz pan. Mocniej. Nie powtarzaj pan. Niech mnie pan nie wyrzuca z posady. Niech pan mnie nie wyrzuca z posady. Nie wyrzucę. Doskonale. To ja tu zostanę, jaki pan dobry. Nie śmiać się. Płakać. I powtarzaj pan. Mam dwoje dzieci. Nie mam. Ale będziesz pan miał. Moja w tym głowa. No, powtarzaj pan. Mam dwoje dzieci. Świetnie. Angażuję pana. To będzie pańska praca. Ja będę pana wyrzucał z posady, a pan będziesz płakał. Że mam dzieci. Tak jest. Aż klient zmięknie. Okej. Okej.
A teraz niech pan idzie. Tu będzie pan oczekiwał na wszystkie moje wezwania. Ale pamiętaj pan, jeżeli pan coś napsuci, to będziesz pan gorzko płakał. Tak jest. Ale prywatnie, bez gaży. Tak jest. Halo? A, pan dyrektor Słowikowski z Mirażu. Moje uszanowanie panu dyrektorowi, moje uszanowanie. Co? Suknia pani Wulpi nie odesłana? Ależ osobiście sam przypilnuję tego. No jakże, dla naszej słynnej gwiazdy... W życiu trzeba zawsze optymistą być, powtarzać wszędzie. Jakoś to będzie. Cała sztuka w tym, ażeby umieć żyć, ażeby śpiewać, tańczyć właśnie, gdy jest źle. No i źle, proszę pana, i źle, i znów się pan pomylił. Jeszcze raz. Teraz już wy mnie nie popsujcie. Nawet jeszcze raz od początku. W życiu trzeba zawsze optymistą być, powtarzać wszędzie, jakoś to będzie. Cała sztuka w tym, ażeby... Aliona Wulpi jest do niczego. Nudna, banalna, bez talencie. A dyrektor Słowikowski ciągle chce, żebyśmy w recenzjach pisali o niej, że jest wspaniała boska. Wspaniała boska. Kochana prasa mówi o Loli Wulpi. Tak jest, tak jest. Tak, dyrektor, właśnie zachwycaliśmy się z kolegą redaktorem, że taki talent. I temperament, i ogień. Mam nadzieję, że nasza kochana prasa będzie bardzo laskawa dla mojej Loli. Śmieszne, prawda? Bo moja Lola... To jest właściwie... Nie moja, tylko... Nasza. To jest wasza. No, ogólna Lola. No, niech się dyrektorek nie tłumaczy. Wiem. Prasa o wszystkim wie. Wszystko widzi, wszystko słyszy. Tata, zaczynamy jeszcze raz. Zaczynamy. Cała sztuka w tym, ażeby umieć żyć, ażeby śpiewać, tańczyć właśnie, gdy jest źle. Jeżeli los to uczy i mam losu tego dość, tańczę na złość. Cały świat wiruje ze mną, jak wzięcia panem z mił, a ja tańczę, bo mam sił. Co to za hałasy? W takich warunkach nie mogę pracować. Gdzie dyrektor Słowikowski? Jestem. Moja gwiazdeczka troszkę się zdenerwowała. Śmieszne, prawda? Muszę pójść ją udobruchać. Pardon, przepraszam. Ta mała Gierca jest bardzo zdolna. Nadzwyczajna. To też Lola Wulpi boi się konkurencji, dlatego taka awantura. Niestety da sobie radę. Słowikowski siedzi u niej pod pantoflem. Biedna mała. To skandal! Ja występuję w teatrze, jakaś Gerca dostaje brawo. To zmowa, to intryga przeciwko mnie. Lolo, intryga przeciwko tobie w moim teatrze? Lolo, Lolenko, no załatwię wszystko tak, jak chcesz, no. Usuniesz tę dziewczynę z teatru? Szkoda, dziewczyna zdolna. Zdolna? Chciałem powiedzieć ładna. Ładna? Brzydka. Nie, załatwię wszystko już tak, jak chcesz, no. Tylko żeby Dziusia była dobra dla swojego ciapusia. No pocałować tutaj, no. Dobrze. A ciapciś zrobi to, co obiecał? Podwyższy garze Runiczowi? Żaden kapelmistrz nie miał takiej wysokiej garzy jak Runicz. No ja proszę. No tak. Dobrze. Śmieszne, co? No a teraz idź. Przysłano mi nową suknię, muszę ją przymierzyć. No idź. Brawo. Poskomicielko, umisz obłaskawiać. Słyszałeś? Ale ci da podwyżkę? No. No i czegoż się martwisz? Czy to twoja wina, że jesteś zdolniejsza od Wulpi? Nic złego jej przecież nie zrobiłaś. Gdzie
Dyrektor prosi panią do gabinetu. Po co ją dyrektor woła? Jeszcze się ta stara jędza nie uspokoiła? Odtrąbiono. Szkoda dziewczyny. Jak to? Co będzie? Niech Konstanty powie. Odtrąbiono. Już panny Hanki nie będzie u nas. To okropne. To świństwo. Co ona zawiniła? A co zawinił taki dobry kapelmistrz jak pan Bończa? Też poszedł. I wielu innych. Już na kogo wulpi zagnie palec, to... Odrobiono! Właśnie. No niestety, nic się nie da zrobić. Jak jest gwiazda na scenie, to się w ten sposób nie tańczy. Przecież ja dobrze tańczyłam. To właśnie źle, że dobrze. Decyzja zapadła. Musi panią... Roka w biodrach? Czy ja jestem taka niska? Nie. No przecież bez tej sukni, to ja jestem o tyle wyższa. No naturalnie. No, ja wyglądam jak maszkara, no jak maszkara. Tak jest. I nasz klient ma zawsze rację. No proszę, a to wykończenie? Przenoszę się do innej firmy. Momencik, zaraz wszystko będzie załatwione. Okej. Okay. Halo? Czy kierownik działu sukien? Proszę natychmiast przyjść. Tak jest, pan kierownik Koziołek już idzie. Liczne wykończenie. U nas nie po amerykańsku. Kto zawinił, natychmiast będzie ukarany. Okej. Panie kierowniku działu sukien, co to jest? To klientka. Nie, to maszkara. Tak jest, maszkara. Dlaczego ta pani jest taka niska? Co? Taka gruba, co? No, właśnie. To się przerobi. Co się przerobi? No, tę panią. Co? To jest suknie. Tu się nic nie da poprawić. Gdzie są fałdy, panie kierowniku? Gdzie są fałdy? Nie ma? To ja zaraz przyniosę. Przecież ten człowiek plecie głupstwa. A wykończenie? No niech pan popatrzy, jak pan wykończył? Jeżeli trzeba, to ja wykończę. To ja pana wykończę, panie były kierowniku. I to natychmiast. Zwalniam pana z posady. Słusznie. Precz! Nic panu nie pomoże. Opuści pan posadę natychmiast. Panie dyrektorze, żona, sporo dzieci. Niech pan dyrektor wybaczy. Ja nie. Chyba, że ta pani panu wybaczy i nie będzie miała pretensji do firmy. Proszę pani, żona, 6 dzieci. Niech pani nie ma pretensji do firmy. No, ale ja nie mogę chodzić w takiej sukni. To poprawimy. O, tu się wykończy. Tu się da fałdy i będzie pani chuda, i wysoka, i śliczna. No ostatecznie, niech go pan nie oddala. Życzenie klienta jest dla mnie rozkazem. Dziękuję, jaka pani dobra. No już, już. Więc proszę tę suknię poprawić i odesłać. Mam nadzieję, że pani nie ma urazy do naszej firmy. No kiedy właściwie... Dobrze, proszę mi podać futro. Mam jeszcze coś do załatwienia. Bardzo, bardzo prosimy. Wszystkie działy są do dyspozycji pani. Ojciec. No, amerykański pomysł, co? Głowa, głowa. Fenomenalne, nadzwyczajne. No, ale i pan. Dobrze, bardzo dobrze pan płakał. Oj. No, napije się pan mocnej, dobrej wódeczki. Wódeczki? Ja jeszcze nigdy. No, no. Dojrzały mężczyzna. Bo ja mam słabą głowę. Nieprzyzwyczajony. No, pij pan. Tak jest.
Brawo! Gryzie w język, ale dobre. No, a teraz idę na parę minut do banku. Tak jest. Gdyby ktoś przyszedł, to niech na mnie zaczeka. Hmm. Żaden krem, a na taką twarz nie pomoże żadna suknia. Jak pan śmie? I nasza firma to nie Woronow, który odmładza stare baby. Okej. To bezczelność. To skandal. Ja pana zaskarżę. Ja policję. Co się tu dzieje? Co pan wyprawia? Okej. Ja pana do sądu podam. Panie dyrektorze, tę klientkę to trzeba zupełnie przerobić. Na radio z głośnikiem. Co to? Oszalał pan? Pryć! Przestań pan wyć! I wynoś się pan z mojego biura! Pryć! Panie dyrektorze, żona, 6 dzieci. Wynoś się pan! Proszę wybaczyć. To nieporozumienie. Nie, tego ja już nie daruję. Coś pan narobił. Wyjść! Nie ma pan już u mnie posady. Panie dyrektorze, ona już wyszła. Wyjść! Natychmiast! Naprawdę mam odejść? I już nie będę więcej płakał? Owszem, ale na swój rachunek. Thank you.
pani... To samo, co i pan. No, ja chciałem tego rybki łapać. Ja tak samo, więc proszę mi nie przeszkadzać. Zaraz, zaraz. Niechże pani nie będzie taka w gorącej wodzie kąpana. O gorącej wodzie tu nie ma mowy. O zimnej też nie. Niech pani tego nie robi. Dlaczego? Obawia się pan, że dla nas dwojga wody w Wiśle nie starczy? Nie, ale wie pani, że to jest przykre, żeby taka młoda, ładna dziewczyna skakała do wody. A pan? Ja to co innego. U mnie sprawa życiowa, nie tam jakaś sercowa, miłość. Miłość? O nie. Od 3 miesięcy jestem bez pracy, a od dziś bez mieszkania. To tak samo jak ja. Więc widzi pan, że nie ma innego wyjścia, jak tylko proszę. O nie, damy mają pierwszeństwo. Proszę. Ależ proszę się nie krępować, ja zaraz za panem. Chwileczkę, mam pomysł. Odłożymy to do lata. Teraz woda zimna, można się przeziębić, a przyjść do nieba z katarem to jakoś nieprzyjemnie. Bo jak pani sobie wyobrazi, chodzi sobie taki człowiek po niebie jak aniołek i nic, tylko krzyk, ja krzyk. Jak to dobrze, żem panią złapał. Nie wiadomo. No, niech mnie pan puści. Pójdę sobie. Do widzenia. Do widzenia. Zaraz. Ale pani już nie będzie o tym myślała. O czym? O łowieniu rybek. Nie, a pan? Ja też nie. Zaczekamy zatem do lata i tu się spotkamy. Dopiero latem? Ale jako przyjaciele od tego, od grobowej deski musimy trochę ze sobą pomówić. Proszę. Tu nie, tu za zimno. Znam taką miłą kawiarenkę. Kiedy ja nie mam pieniędzy. Nie szkodzi, ja też nie mam. Niech mu ptas, kto widział takie rzeczy robić. Młodzi jesteście, całe życie jeszcze przed wami. No, jedzcie, a my zagramy. Byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedyna prawda, a prawda ta brzmi. Więcej nic. Nie rozkos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat, zakochanym być i kochanym być. I mieć wciąż 20 lat. Brawo! No dzieci! Teraz zamykamy, ubierajcie się, czas do domu. Pani mieszka za miastem i właśnie spóźniła ostatni pociąg. Pan, zdaje się, spóźnił też ten sam pociąg. Rozumiem, rozumiem. No więc jutro jakoś sobie poradzimy, a dziś... No więc niechże się pani zdaje, że jestem pani dziadkiem i że przyjechała pani do dziadka w odwiedziny. No tak. No i jakoś daliśmy sobie radę. Chwilę ambarasu przeze mnie. Przecież to nic. Proszę, apartament gotowy. Wprawdzie bardzo skromny. Ależ to prawdziwy pałac, jak dla królewny. Dla śpiącej królewny. No, dobranoc. Dobranoc. Ale dobranoc. Zaraz, jeszcze o czymś zapomniałem.
Także ja, Guliana. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. I dobranoc. Dobranoc? Dobranoc. No, kładź się pan. Pan tak, ja tam. Może ja z brzega. Nie. Kładź się pan. Wygodnie panom. Wygodnie, bardzo wygodnie. Ale zupełnie wygodnie. Co? Trzeba coś zrobić dla Hanki, prawda? Tak, trzeba. Panie Bończa, już wiem. Co? Pójdę jutro do tej artystki, co ją wyrzuciła i poproszę. Mam sposób. Zobaczy pan, będzie dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Koziołek, a pan wie, którego dzisiaj mamy? 13. 13. Teraz już wiem. Proszę pana. Dlaczego? Ja do pani artystki, Loli Wulpi. Lola Wulpi ma generalną próbę, wieczorem premiera. Nie można. Kiedy ja w bardzo ważnej sprawie. Ważnej? Tak. Tam, numer 12. Dziękuję. Kijo! Widz go. Moje uszanowanie. Czego pan chce? Ja proszę pani artystki,
w sprawie Hanki, żeby ją z powrotem do teatru przyjęli. Hanka? Co to za jedno? To Boszanka. To ta, którą z teatru wydalono przez panią. Ona pani złego zrobiła. To nie moja sprawa. A poza tym ona nie nadaje się do teatru. Jak to nie? Ona taka zdolna? Niech pani ją przyjmie. Zobaczy pani, ona będzie miała największe powodzenie z całego teatru. A kim pan jest właściwie? Jej ojcem? Nie, tak. Ojciec, 6 dzieci. Niech pan ją przyjmie. To pan? Moja klientka. Skąd się pan tu wziął? Proszę w tej chwili wyjść. Woźny, 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 woźny. Już teraz wiem, dlaczego pani Hankę wyrzuciła. Bo ona zdolniejsza od pani. Wyrzucić go! Bo Hanka ładniejsza od pani i młodsza. Czego Konstanty stoi? Wyrzucić go! To wariat! Wariat! Bo ona 1000 razy lepiej tańczy. Precz, precz! Chodź, konkurencji się pani boi. Chodź pan, chodź pan, chodź. No chodź pan. Otrąbiono! Wynosić się, co to znaczy? To znaczy, że bardzo dobrze. To jej się już dawno należało. Wynosić się! A o co poszło? Bo ona dziewczynę skrzywdziła. Hanie do Boszankę. Tutaj pracowała. Znam, znam. Bardzo zdolna. O, tak, bardzo zdolna. Pracuje gdzie teraz? Właśnie, że nie. Prosiłem, żeby ją tutaj z powrotem wzięli. Dziewczyna bez domu. Pan kapelmistrz Bończa ją przygarnął. Pan Bończa? Tak. Znam. Też przez nią poszedł. Panie, z nią pan nic nie zrobi. Numerek. Wie pan co? Idź pan lepiej do pana dyrektora. On lepszy. Jest u siebie w gabinecie. Proszę dalej. Premiera nowej rebi udała się znakomicie. Śmieszne, prawda? Naturalnie, że śmieszne. Co? Premiera dopiero jest dziś, a pan już... Proszę dalej. Atrakcją wieczoru oczywiście była Lola Wulpi. Lola Wulpi. Która w znakomitym numerze... Pan do kogo? Nie do pani. Nie, ja do pana dyrektora. Słucham. Ja tu w sprawie Hanki, do Boszanki. Zaraz. To fenomenalna tancerka. Właśnie, właśnie. Zasłużyła sobie w pełni na powodzenie. Święte słowa, brawo, brawo. Jej taniec za brawa. Czego pan sobie życzy? Już nic. Jak pan dyrektor sam ją tak chwali, to w porządku. Ja wiedziałem. Tylko ona, ta Wulpi, to taka jędza. Co? To pan dyrektor o tym nie wie? Okropna jędza. A złośnica? A fałszywa? Milczeć, idiota! Wynosić mi się stąd! Nie, nie, pani, nie, pani! Jak pan śmie? Wynosić mi się! Później! Służba! Zabrać go! Panie dyrektor... Sam wyjdę, ale ja tu jeszcze wrócę, wytłumaczę panu. I nie wpuszczać mi go więcej. No i co? Niech się pan nie martwi, panie Stasiu. Pan Bończa mi wszystko powiedział. Niepotrzebnie pan tam chodził. Dam sobie jakoś radę. No, niech się pan uśmiechnie. Wie pani, kto to jest ta Lola Wulpi? To ta sama, przez którą ja wyleciałem z posady. No to wszystko w porządku. Raz, dwa, trzy, cały komplet. Ale ja jej pokażę. Ja jej za to zapłacę. Próba skończona? Tak jest, panie dyrektorze. A pani Wulpi? Jest u siebie w garderobie, panie dyrektorze. A dziedziusia kocha swego dziadciusia? Kocha, kocha! Ale czemu tak do mnie? Tylko mam powyżej uszu. Jest okropny, no okropny. A wyobraża sobie, że go kocham. Jego. Jego. Kiedy mam takiego cudnego chłopca jak... Syn. Jak
jak śmiesz wchodzić bez pukania? Pan będzie łaskaw opuścić mój teatr. Ależ... Natychmiast! Dziś premiera! Wiem o tym! Jurek! Co? Oddalasz go? Proszę bardzo, to i ja pójdę z nim. Proszę, ale już! Taki teatr! I tak mieliśmy odejść. Mamy kontrakt z Olimpią. Ale już! Moje uszanowanie państwu. Potrąbiono. Śmieszne, co? Tak. Potrąbiono. No, a co będzie z dzisiejszą premierą? A, wszystko mi jedno. Odłoży się, odwoła się, zmieni. Nie ma innego wyjścia. Rzeczywiście, no. Ale może by tak jakieś zastępstwo, no. Zastępstwo teraz, na parę godzin przed premierą. No kogo on znajdzie? Właśnie. Mam. No? Do Boszanka. Racja, do Boszanka, tak. Ona jedna to potrafi. I pan Gończa. No, ale jak ich znaleźć? Zrobi się, panie dyrektorze. Otrąbiono. Śmieszne to. Więc pamiętacie, chłopaki? Kto zrobił krzywdę panu Bończy? Lola Bulli. A Hani? Lola Bulli. A mnie? Lola Bulli. No dobrze, więc za pół godziny wszyscy w teatrze. Jak tylko ta Wulpi wyjdzie na scenę, to wy... Dobra, już, świetnie. Więc pamiętajcie, chłopaki. Lola Wulpi ma czwarty numer. Jak tylko kurtyna pójdzie do góry, to wy od razu łubudu, żeby nie mogła ani tańczyć, ani śpiewać. Ja wezmę zgniłe, dobra. A ja ogórki kwaszone. A ja kapustę. No, szkoda czasu, idziemy, chłopaki. Do widzenia. Panie Kusiołek, pan Bończa dla pana ostawił. Dyrektor Słowikowski przyjął Hankę do teatru. Wystąpi dziś na premierze zamiast Loli Wulpi. Ja dyryguję. Viva, czekamy w teatrze Bończa. Gwałtu, a ja ich posłałem, żeby gwizdali. Kogo? A tam się już może zaczęło. Gdzie? Pani Michałowa, co ja narobiłem? Idzie. Za kolejką. Bezczelność naprawdę. Jeden bilecik na parter. Łapać go! Ten tak! Na gapę! Wjeżdża! No, no, jak do gościa? To jest. Proszę, jest bilecik. Uletnik! Tylko bez tremy, spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie jak najlepiej. Śmieszne, co? Ja jestem zupełnie spokojna. Zupełnie. A pan, panie dyrektorze? No, ja absolutnie jestem spokojnym. To już drugi numer na scenie, prawda? Tak, twój jest czwarty. Przygotuj się, tylko spokojnie, bez nerwów. Proszę, bierz przykład ze mnie. Tak, naturalnie. Zaraz, dokąd to panie? Ja na chwilę. Tylko coś powiem i wyjdę. Jeszcze czego? Bilet kupić? Ja nie ma. No co znaczy? Ale ja na chwilę. Niech mnie pan puści. Ale... To Maria, dyrektor go gdzieś wyrzucił. Co? Co znowu? Nie, ja... To tak. No.
palić się! On nie przeszkadza już! Cicho, kto tu krzyczy? No, pan dyrektor? Przecież krzyczy. Krzyczy, że ja krzyczę. No, tego krzyczy, gdzie wziął. Nie bój się, Haniu, będzie wszystko dobrze. Zobaczy, zrobisz to lepiej niż Wulfin. Czego wy chcecie ode mnie? Oj, słuchajcie, co za awantura, jakiś wariat wpadł za kulisy i nie mogą go złapać. Ojej, ja akurat przed moim występem, no. Chłopcy, uwaga, następny numer ta Wulki, przygotować się. Ładnie zapowie do Boszanka, tak parę takich ciepłych słówek. Dyrektorze, taki majster jak ja... No, prędzej. Proszę państwa, opowiem państwu bardzo dowcipną zagadkę. Panie dyrektorze, Hanka nie może teraz wystąpić. Chłopaki na galerii. No, zabierzcie go! Wyjdźcie go stąd! Nie no, trzeba Hankę ratować. A teraz zobaczą państwo czwarty numer naszej wspaniałej rejsy. Numer, w którym przygotowaliśmy państwu niespodzianeczkę, która państwa zafrapuje, podekscytuje. W ogóle, proszę państwa, nasza rewia obfituje dziś w Hanki. Widocznie dekoracja nie chce się ustalić. Ja muszę pogadać z moimi chłopakami, żeby jajek nie rzucali, żeby nie gwizdali. No łapcie tego wariata! Czasem nawet dekoracja bywa źle ustawiona i może spaść na głowę samemu konferansjerowi. To zupełnie... nie rzucaj, to pan kozioły! Pomyłka! Cicho, proszę się nie śmiać! To jest poważna sprawa! Panie, kto pan jest? No widzi pan, Meksykańczyk! Chłopcy, nie rzucajcie prowiantem! Cicho, proszę się nie... Ja to państwu wytłumaczę! Proszę państwa, proszę państwa! Cicho, babuś, teraz ja będę prosił! Proszę państwa! Zabierzcie go ze sceny! Zabierzcie go ze sceny! Prędzej! Tucie, bójcie się Boga! To jest skandal! Jest! Zejdź ze sceny! Zejdź ze sceny! Kajcie, proszę państwa, nikt! Kogoś ty wyciągnął, idioto jeden! Przepraszam. Kogoś ty wyciągnął, idioto! Co się stało? Nic, mój drogi, niech pan idzie na scenę, niech pan ratuje jakąś sytuację, no błagam pana! Mój Boże, co się tu dzieje? Nie, nic, wszystko prawda w najlepszym porządku. Śmieszne, co? Prawda? Ale my go zaraz wyciągniemy. Więc teraz już rozumiecie, chłopaki, nic nie rzucać, tylko walić brawo. A teraz będzie najlepszy.
Szanka. Dziewczyna jak miód, a tańczy jak anioł. Alem się zmachał. Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. Teraz to już możesz pan prosić. Panie dyrektorze, to żaden wariat, to koziołek, ja go znam. Znasz go? Tak. No to zawolaj go, zawolaj, może ciebie usłucha. Ale pana ucharakteryzowali. Panie Stasiu, panie Stasiu. Już idę. Przepraszam bardzo i do widzenia. Właśnie Hania mnie woła. Pamiętajcie. Pardon, zapomniałem się przedstawić. Koziołek jest. Możesz tańczyć, nic ci nie grozi. Panie, zejdź pan ze sceny. Zejdź pan ze sceny, no. Uparli się, żeby ten wariat Proszę. Jeszcze raz się pokazał. No, balagan nie teatr. Po wariowani wszyscy dzisiaj. No, panie, wejdź pan, no wejdź pan, pokaż im się pan. Kapeluś, gdzie jest tu, gdzie tu? Chodź pan, pędzi, no już. Panowie, to straszne, no jakżeż tak można zrywać przedstawienie? Naszym kapelmistrzem jest pan Runicz. Jego nie ma i nas nie ma. No więc rozumcież, panowie, że Runicz wróci jutro. To i my wrócimy. Zaczynamy, zaczynamy, co jest, co jest. Do czwartego zaczynamy. No więc. Panka, proszę. Proszę. Zaczynamy. Słuchajcie, co? Nie ma orkiestry. Co? Runicz ich zbuntował i nie chcą grać. Co za pech. Akurat teraz. Nie płakać. Zaraz, ja to wszystko załatwię. Panie Bończa, chodź pan ze mną. No, nie damy rady. Skąd ja teraz wezmę orkiestr? Musimy zerwać przedstawienie. Optymistą być, powtarzać wszędzie, jakoś to będzie. Cała sztuka w tym, ażeby umieć żyć, ażeby śpiewać, tańczyć właśnie gdy jest źle. Mnie jeżeli los dokuczy i mam losu tego dość, wtedy tańczę mu na złość. Cały świat wiruje ze mną, jakby się szampanem spił. No i tańczę, to mam sił. Momentalnie znika smutek, momentalnie znika pech. Widzę cały świat różowo i na każdej twarzy śmiech. Nie narzekam nigdy na nic, czy mam więcej, czy mam mniej. Tylko tańczę, bo gdy tańczę, zaraz jest mi lżej. Thank you.
wygląda koziołek? A czy przystojny? A gdzie on jest? Mamusiu, ja chcę zobaczyć pana koziołka. Służę, panie, ten puder, ale ten jest doskonały, naprawdę. Może pan dziecko raz spróbować. Proszę bardzo, o ten. Czy przystojny jest ten koziołek? Koziołeczku najdroższy. Koziołuniu kochany. Niech pan się zgodzi. Niech pan przyjmie tę posadę. Przecie ja się nie nadaję. To pańskie słowa. Nie nadaje się pan do zwykłej pracy, ale na kierownika jest pan wymarzony. Kupiłem nową lampę. Może pan ją... Dyn! A jeśli chodzi o posadę... No więc co, to... zgadza się pan? A jeśli mnie pan tak prosi, to zgoda. Ale plakać już nie będę. Śmiać się będę. O, pięknie, pięknie pani w tej sukni. Zaraz. O. Świetnie. Doskonale, nic nie trzeba poprawić. Polecamy naszą firmę. Uroczo, świetnie. Dziękuję. Weloni tu, tak. O. Proszę. O mój Boże! Nie ma przesądów. Przecież ja ciebie poznałam 13. Szczęśliwa 13.